Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w magazynie Zakółka. Szanowni Państwo, wczoraj sypnęło śniegiem jak nigdy jeszcze tej zimy. Straszna ilość mokrego, zalegającego śniegu na drogach, ale też i na samochodach. Jakie są obowiązki kierowcy przed wyruszeniem w drogę? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Każda pora roku ma swoje plusy i minusy. Tak i zima ma swoje plusy i minusy. Jednym z tych największych minusów dla nas kierowców jest codzienna walka ze śniegiem zalegającym na samochodzie. I wczorajsze właśnie warunki ładnie pokazały, jak mało przykładamy uwagi do tego, aby wyruszyć w podróż przygotowanym autem do tego. I w porach zimowych przygotowanie auta jest to przede wszystkim odśnieżenie go. I nie ograniczamy się tutaj tylko do przedniej szyby, zarówno boczne szyby, reflektory samochodów, kierunkowskazy, jak i śnieg zalegający na masce, na dachu również musi być usunięty. Jakie konsekwencje wiążą się z tym, że wyjedziemy autem nieprzygotowanym do drogi? Podczas zatrzymania policja może ukarać nas mandatem karnym. Ten mandat może wynosić od 20 do nawet 500 zł. I 6 punktów karnych. Jeżeli policjant uzna, że stan naszego pojazdu może zagrozić bezpieczeństwu na drodze, może właśnie zastosować mandat karny i będzie, że tak powiem, nam niezbyt przyjemnie. Oprócz kwestii finansowych, również zagrożenie, jakie niesie za sobą nieodśnieżony samochód, jest wielkie. Oprócz tego, że zalegający śnieg ogranicza nam oczywiście widoczność, nieodśnieżone reflektory kierunkowskazy raz, że nie świecą, dwa, inni użytkownicy drogi nie widzą nas, nie widzą włączonych kierunkowskazów. Także do tragedii mały krok. Jeden z większych problemów również zalegający śnieg na dachu. W dzisiejszych czasach dość popularne auta typu SUV, trochę wyższe. Gdy nie mamy odpowiednich narzędzi, ciężko nam ten śnieg jest zgarnąć z dachu, a to, powtarzam, jest to nasz obowiązek. Śnieg zalegający na dachu może nam nie przeszkadza, ale przy nabraniu prędkości może się zdarzyć, że taki płat śniegu odpadnie z dachu i po prostu trafi w samochód jadący za nami. Może szkody wyrządzić, może nie. W zależności od konsystencji tego śniegu, czy to twardy, czy sypki śnieg. Oprócz ewentualnych uszkodzeń auta może dojść do silnego przestraszenia po prostu kierowcy jadącego za nami i taki kierowca w takim momencie może jakieś dziwne manewry wykonać i tym samym zagrozić bezpieczeństwu swojego bądź innych użytkowników drogi. Drugie zagrożenie, jakie wynikają ze śniegu zalegającego na dachu, to jest moment, gdzie dach naszego auta rozgrzeje się i przy małym bądź większym hamowaniu taki płat wielkiego śniegu zsuwa nam się na przednią szybę, ograniczając czy też całkowicie uniemożliwiając nam widzenie przez tą szybę. To oczywiście chyba nie muszę mówić, jakie zagrożenie za sobą niesie. Nic nie widzimy, nie wiemy, co się dzieje przed naszym autem. Przed wyruszeniem w drogę oczywiście tablice rejestracyjne również powinny być odśnieżone. Za te tablice oczywiście również możemy zostać ukarani mandatem karnym. Taki mandat za nieczytelne tablice rejestracyjne to nie tylko w zimę, ale również w lato. Jest to 100 zł i 3 punkty karne. Przed wyruszeniem w drogę w taką porę zimową, oprócz dokładnego odśnieżenia auta, warto przyjrzeć się też naszym wycieraczkom. Czy jak wsiądziemy do auta, czy te wycieraczki spełniają swoją funkcję. W momencie zakończenia jazdy zazwyczaj szyba jest ciepła, wycieraczki też są w miarę rozgrzane. Po całonocnym przebywaniu w tej pozycji
czy lekki śnieg, czy deszcz zamarzający potrafi skutecznie zlepić taką wycieraczkę. Ta wycieraczka zostaje w pozycji takiej spoczynkowej, jak na dolnym położeniu. W momencie, kiedy uruchomimy, okazuje się, że wycieraczka zbiera w dwóch miejscach, a środek jest niezgarniany. Dlatego też przed rozpoczęciem jazdy wycieraczkę sprawdzamy, czy jest elastyczna, czy swoją funkcję będzie spełniać. Obstukujemy, zdrapujemy lód i tak przygotowanym autem wyruszamy dopiero. Także szanowni Państwo, musimy dotrwać do tej wiosny. No ta zima ma swoje te minusy, ma też oczywiście plusy. Jest można na narty, na sanki i z dziećmi. Ale pamiętajmy, że te poranki zimowe mogą nas zaskoczyć. Wstańmy wcześniej, te 20 minut, żeby te nasze auto naprawdę doprowadzić do porządku, abyśmy mogli my bezpiecznie dojechać do celu, ale i również innym nie zagrażać. A teraz chyba ulubiona część naszego programu, czyli znalezione w sieci. Zapraszam. Podsumowując dzisiejszy odcinek, szanowni Państwo, 20 minut wcześniej wyjdźmy z domu, odśnieżmy ten samochód dokładnie, szyby, reflektory, tablicę rejestracyjną, suńmy śnieg z dachu, a to będzie gwarancją bezpiecznej podróży. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia już za tydzień.